Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w środę, 9 czerwca. Słowo Boże, to nad Nim skupiamy się codziennie. Zastanawiamy się, co nam chce dzisiaj powiedzieć Pan Bóg przez nie. Słowo Boże, Pismo Święte. Dlaczego święte? Bo zawiera właśnie Boże Słowa. Boże Słowa, które mogą być dla nas drogowskazem, które mają być dla nas drogowskazem, które powinniśmy czytać. I jak w Biblii czytamy, jest to Słowo żywe, zmieniające nas. Jest porównane do ognia, do światłości, do pochodni. Jest porównane do młota. Dlaczego? Ponieważ zmienia nasze życie. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi na to, że Słowo Boże może nas zmienić? Bóg przez nie może nas kształtować? Czy jesteśmy na to gotowi? Ale żeby tak się działo, musimy słuchać Słowa Bożego i umieć je dobrze reflektować. I w tym może nam pomóc właśnie Duch Święty. Duch Święty daje nam zrozumienie i daje nam takie zastanowienie się, co Bóg chce powiedzieć do mnie przez to słowo. A dzisiejsze fragmenty biblijne w Księdze Jeremiasza, 8 rozdziale, 9 wierszu czytamy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? Jaka jest Twoja mądrość? Mądrość tego świata? Mądrość chęci udowodnienia wszystkiego? Czy mądrość płynąca z wiary? Połączona z prośbą, żeby Bóg dał nam zrozumienie swego słowa. A w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale czytamy. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Uważajmy. Uważajmy na to, czego słuchamy. Otwierajmy się na Boże Słowo. Ale za każdym razem bądźmy może nie tyle krytyczni, ale zastanawiajmy się, czy to jest to, co jest zgodne z tym, jak zostałem wychowany. Michael Müller napisał: swą wiarą uchwyć się słowa, które jest pewne i prawdziwe. Wtedy znajdziesz drogę z ciemności ku światłości. Jedna z pieśni dla dzieci mówi: kiedy czytam Boże Słowo, trzy pytania stawiam sobie. Co ono mówi? Co ono znaczy? I co Bóg powiedzieć mi chce? Proszę też Ducha Świętego, co w sercu mym jest, by dał jasną mi odpowiedź, czego chce nauczyć mnie dziś. Podczas czytania Słowa Bożego, podczas rozważania Go, nie zapominajmy o modlitwie, o to, aby Bóg w właściwy sposób poruszał nasze serca. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo jest wieczne. Dziękujemy Ci za to, że ono jest żywe i że nas zmienia, że ono nas kształtuje, że ono daje nam odpowiedź na wiele naszych pytań. Panie, pomóż nam w odpowiedni sposób je rozumieć. Panie, otwieraj nasze serca i daj Twoje zrozumienie. Pomóż nam żyć na Twoją chwałę, żyjąc Twoim Słowem i głosząc Twoją Ewangelię, nawet w najprostszych czynnościach ludziom wokoło. Amen. Życzę Wam błogosławionego dnia.